Nauczyciele walczą o reformę edukacji i wyższe wynagrodzenie już od wielu lat. Obecnie konflikt z Ministerstwem Edukacji zaostrza się, a Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął spór zbiorowy z rządem. 8 lutego zakończył się pierwszy etap tego sporu, czyli składanie żądań. Głównym postulatem jest podwyższenie pensji o 1000 zł brutto każdemu nauczycielowi, niezależnie od stażu pracy i stopnia awansu zawodowego. Teraz ZNP prowadzi rokowania, a następnie mediacje. Oczywiście dyrektorzy nie są w stanie spełnić tych żądań, w związku z tym przechodzimy do etapu mediacji. I te mediacje mamy zakończyć do 28 lutego z dyrektorami szkół. Możemy to robić indywidualnie z poszczególnymi dyrektorami albo poprosić dyrektorów na takie ogólne spotkanie, wyjaśnić im, na czym polegają te mediacje, dlaczego chcemy, żądamy tych 1000 zł i w jaki sposób możemy to wspólnie zrealizować. I po tych mediacjach jest już ostatni element, który wynika z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czyli referendum. Czy w zielonogórskich szkołach czeka nas strajk? Nie jest to jeszcze przesądzone. Wszystko zależy od przebiegu mediacji oraz decyzji poszczególnych szkół. By strajk mógł się odbyć, musi opowiedzieć się za nim ponad połowa pracowników danej szkoły. Referendum zaplanowane jest na początek marca. O swojej decyzji nauczyciele będą informować dyrektorów placówek na 5 dni przed przystąpieniem do strajku. Strajk z samego pojęcia wynika, że jest to powstrzymanie się od pracy i niewykonywanie czynności, które są danej profesji przypisane, czyli nie będziemy wykonywali czynności dydaktycznych i wychowawczych w szkole. Ostatni strajk nauczycieli odbył się 31 marca 2017 roku. Nauczyciele zgodnie twierdzą, że obecna reforma edukacji nie podwyższy poziomu nauczania, a nauczyciele nie otrzymują godnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Zarobki nauczyciela stażysty zaczynają się od 1751 zł netto. Związek Nauczycielstwa Polskiego dba o to, by wszystkie etapy sporu zbiorowego przebiegały zgodnie z prawem. Tak samo będzie w przypadku ewentualnego strajku. Nauczyciele apelują też do rodziców, by zrozumieli, że w obecnej sytuacji oświaty nie ma innego wyjścia, chociaż strajk nauczyciele traktują jako ostateczność.